Urzędnicy zaprzeczają chęci wynajęcia pomieszczenia w galerii Galena pod biura Urzędu Miejskiego, a radni pokazują dokumenty, które otrzymali. Mam tutaj wydrukowaną kartę informacyjną z kolegium konsultacyjnego z dnia 14 lipca. Propozycja rozstrzygnięcia, podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Jaworznie z dnia 1 listopada 2015 roku. W dokumentach wyraźnie widać, że 14 lipca bieżącego roku na kolegium konsultacyjnym przedstawiono szczegóły wynajęcia powierzchni. Dokumenty opublikował dzisiaj rano na swoim profilu facebookowym Marcin Kozik. Pod tym kolegium konsultacyjnym podpisany jest wiceprezydent miasta Dariusz Starzycki i jedna z urzędniczek zastępująca naczelnika Wydziału Administracji. Na pewno jest to kuriozum z tego tytułu, że tuż za rogiem mamy siedzibę Urzędu Miejskiego na placu Górników i tamten punkt obsługi mieszkańców, jeżeli miałby być, to mógłby spełniać swoją rolę. Nie trzeba było dawać pieniążków takiemu gigantowi, takiej prywatnej firmie, która buduje właśnie galerię. W karcie informacyjnej wyraźnie jest napisane, że urzędnicy rozważają pomysł utworzenia w galerii punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego. Padają nawet konkretne kwoty, które pokrywają się z tymi, które opublikowaliśmy wczoraj. Roczny koszt utrzymania takiego punktu kosztowałby gminę około 200 tysięcy złotych rocznie. Sam fakt wydawania tylko po to, żeby wspomóc galerię, żeby tam pojawili się mieszkańcy, a nie w Urzędzie Miejskim, jest znowu bardzo lekkim wydawaniem pieniędzy podatników. Ciekawa jest kwota czynszu, którą wyliczono na złoty 23 za metr kwadratowy. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego takich preferencyjnych warunków nie otrzymują prywatni przedsiębiorcy, którzy chcą wynająć powierzchnię? Za wynajęcie biura o powierzchni 50 metrów kwadratowych dawałoby to kwotę nieco ponad 60 zł miesięcznie. W dokumentach widnieje także plan zatrudnienia do punktu obsługi 4 dodatkowych osób od 1 października bieżącego roku. Tymczasem po krytycznych głosach ze strony mieszkańców urząd opublikował dzisiaj pismo, w którym stwierdza, że pomysł został odrzucony. Radni zastanawiają się jednak, kto wpadł na taki pomysł i uważają go za skandaliczny. Tutaj pieniądze są naprawdę astronomiczne. 200 tysięcy złotych można równie dobrze wydać na przykład na upadający w Jaworznie sport, na kluby piłkarskie, na kluby siatkarskie czy koszykarskie. Może w ten sposób te pieniądze, proszę Państwa, zagospodarujmy. Ja pamiętam, jak nie tak dawno jeszcze jeden z radnych koalicji prosił, aby do jednej szkół trafiły piłki dla dzieci. Niestety okazało się, że na to nie ma pieniędzy. W dniu dzisiejszym interpelację do Urzędu Miejskiego złożył radny Paweł Bańkowski, który wyraża swoje głębokie zdziwienie pomysłem urzędników oraz apeluje, by od niego odstąpić. Uważam, panie redaktorze, że Jaworzna nie stać na takie fanaberie. Jest wiele potrzeb, które należy zaspokoić, potrzeb mieszkańców i kwota 200 tysięcy złotych wydatkowana na zaspokojenie takich potrzeb, żeby wynająć pomieszczenia w komercyjnym podmiocie w obliczu faktu, że niedaleko znajduje się jeden z wielu budynków Urzędu Miejskiego, który może być do tego celu wykorzystany, stawia wiele znaków zapytania i myślę, że na takie pytanie powinien pan prezydent odpowiedzieć. Radny Paweł Bańkowski w zamian proponuje utworzenie takiego punktu w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Plac Górników 5. Suchej nitki na pomyśle nie pozostawia także radny Marcin Kozik. Negatywnie ocenił go również były radny wspólnie dla Jaworzna Wacław Chudzikiewicz, który uważa, że byłoby to marnowanie pieniędzy publicznych. Czekamy więc na rozwój sytuacji. Sprawa z pewnością zostanie poruszona podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej.